Środowisko złożone było z malarzy. Wiek od 18 do 25 lat. Jedni zaczęli studiować malarstwo przed wojną, inni znaleźli się w zaimprowizowanej szkole malarskiej, jakoś tam tolerowanej przez Niemców, w dawnym gmachu Akademii. Wszyscy uważali, że Akademia Malarstwa nie nauczy. Zdawali się zdecydowanie na autodydaktyzm. Znajdowali się, jak zwykle to bywa, intuicyjnie. Wspólną była niechęć do tego, co było w sztuce przed wojną, silny instynkt buntu i negacji. Jednak już wpływy były znamienne. Nazwiska wielkich, awangardowych malarzy brzmiały w rozmowach jak wojenne okrzyki komanczów. Teatr Kantora wywoływał ogromną dyskusję w środowisku, powiedzmy, artystycznym kraju.